Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W kolejnym numerze Vademecum Hodowcy, poradnika dla hodowców gołębi pocztowych, chcemy zaprezentować kolejne rady kolegi Andrzeja Głazika. Przypomnę tylko, że z rad kolegi Andrzeja korzystaliśmy już w tym sezonie. Były to zarówno rady związane z przygotowywaniem gołębi młodych, z przygotowywaniem gołębi starych do lotów, na krótki, daleki dystans, jak również wiele innych rad, których korzystało wielu hodowców oglądających naszą stronę. Tym razem, kiedy mamy już zakończony sezon gołębi starych, czekamy na loty gołębi młodych, czyli mamy te 2 tygodnie, powiedzmy, przerwy. Możemy zapoznać się z radami, które kolega Andrzej nam udzieli odnośnie przygotowania gołębi starych do sezonu rozpłodu, lęgów, jak również jak postępować z nimi tuż zaraz po zakończeniu lotów, przygotowując ich do okresu pierzenia. Proszę bardzo. Witam serdecznie, koledzy, Was ponownie. Dziękuję, że zechcieliście wysłuchać moich rad, porad. Jest mi trochę niezręcznie mówić, że ja udzielam rad i porad, ale muszę Wam powiedzieć, że jest dobry oddźwięk w większości przypadków. U niektórych hodowców zdecydowanie poprawiło się zdrowie u gołębi, zdecydowanie poprawiły się wyniki watowe. Także to, co dzisiaj opowiem o przygotowaniu gołębi do okresu pierzenia, to też chciałbym tak krótko w kilku zdaniach to powiedzieć, jak to ma wyglądać. Więc proszę kolegów, zakończył się bardzo trudny sezon lotowy dla większości okręgów, oddziałów, sekcji w całej Polsce. Więc gołębie są przemęczone, wymęczone tymi lotami. Ci hodowcy, którzy lotowali metodą gniazdową, też dodatkowo te gołębie musiały hodować gołębie młode. To był połączony rozród i potworny wysiłek w lotach. Teraz w ostatnią niedzielę, to był w większości oddziałów w Polsce, był to ostatni dzień lotowania gołębiami dorosłymi i natychmiast musimy przystąpić do czego? Przygotować gołębie do odnowy całego upierzenia. Chodzi o pióra okrywowe, lotki napędowe. Te pióra muszą być bardzo dobre, bardzo mocne, muszą chronić gołębia przed wiatrem, przed deszczem, a lotki napędowe muszą być silne, no tak, żeby go mógł wygrywać w skali kilku tysięcy, kilkunastu, nawet tysięcy gołębi. Przede wszystkim zaczynamy od odrobaczenia gołębi i to natychmiast. Są bardzo proste środki, które można nabyć tanie u lekarza weterynarii. Jest to najzwyklejszy lewamizol, on wybije wszystkie robale, nice, nieco tylko. Lewamizol lub odworm. Zalecam lewamizol. Pełną dawkę i trzeba pamiętać, że za 14 dni powtarzamy tą dawkę. Nie zwiększać dawki, tylko tak jak, powiedzmy, producent mówi, że tyle i tyle na litr wody, tyle dajemy. Możemy podawać przez nie tylko jeden dzień, ale 2 dni i za 14 dni to powtórzyć. Po tym natychmiast robimy badanie kału. Wiadomo, że hodowcy borykają się z chorobami u gołębi. I w rozrodzie, i w lotach podajemy różne leki, antybiotyki, niekiedy bardzo nieostrożnie, niekiedy za dużo, niekiedy podajemy na swoje... Sam hodowca decyduje, co podać. Jest to bardzo zła droga, prowadzi do tego, że w zasadzie zaczynamy hodować coraz słabsze gołębie, młode gołębie, które powinny wygrywać, one są tak słabe, że ledwo zrobią program lotowy. Po tym badaniu zrobimy badanie kału w laboratorium, w każdej lecznicy to zrobią. Badanie kału, wymaz z kloaki, z wola, to jest bardzo ważne i od razu antybiogram, żebyśmy wiedzieli, jeśli stado choruje, czy leki podać, jakie leki podać. Nie stosować tego, powiedzmy, że na ślepo, że kolega to podawał, jemu pomogło. W każdej hodowli zupełnie inny szczep bakterii może występować i inne leki należy zastosować. Myślę, że z antybiotykami musimy postępować bardzo ostrożnie, ale skoro już nam lekarz zalecił, to dajemy pełne dawki lecznicze. Nie ma czegoś takiego jak profilaktyka leczenia, że profilaktycznie podajemy coś przeciwko chorobom. Panowie, zapomnijcie, to jest bzdura, tego nie wolno robić. Po prostu gołąb, który jest zdrowy lub na coś tam choruje, podajemy inny antybiotyk,
aniżeli powinien otrzymać i on wybija mu, nie dość, że nie pomaga w leczeniu, ale wybija całą mikroflorę bakteryjną w przewodzie pokarmowym i gołąb jest wyjałowiony. I wtedy bardzo szybciutko znowu następne choroby, następne bakterie, osłabione jest, pasożyty go atakują, no wszystko. Myślę, że po tych badaniach możemy zastosować przez bardzo dobrze działa Quikor, przez 4-5 dni pełną dawkę, a nawet większą należy podawać. Zobaczycie, co on to spowoduje. Quikor dajemy na karmę. Pokażmy go jeszcze. Quikor podajemy na karmę. Tak wygląda Quikor. Polewając lekko czosnkiem mocnym, co on się dobrze przyklei nam do ziaren. No a do wody najzwyklejszy w świecie frasar. To nie jest jakiś tam jeden kwas organiczny, jest to wieloskładnikowy mieszanka. Produkt, gdzie składa się z wielu kwasów organicznych z witaminą C. Jest to bardzo pomocne w leczeniu gołębi ziołami, jak i wspomoże przygotowaniu ich do takiego głównego pierzenia. Musimy pamiętać, że multivitaminę powinniśmy podać w tym okresie. Pokażmy może jeszcze raz. Czy to powiedzmy mojej firmy, czy innej, ale to musi być multivitamina 2-3 razy dziennie, ale nie więcej jak 50% dawki, jaką producent zaleca. A z jakiego powodu należy zmniejszyć tą dawkę? Generalnie witaminę zawsze podajemy mniejsze dawki. Dziwię się, że takie firmy jak Greenfit, Natural i inne podają bardzo wysokie dawki i hodowcy jeszcze wtedy zwiększają, powiedzmy zamiast 10 ml, a doda 15, a może 20. Organizm sam przestaje produkować te witaminy i zmuszamy go na łaskę hodowcy, który nie zawsze ma czas przypilnować gołębie, żeby w odpowiednim czasie dostały nie tylko multivitaminy, ale też inne dodatki paszowe. Musimy pamiętać, że w takiej gołębi, jak mocno się pierzą, one wygubią pióra okrywowe, musimy podać wtedy tą najzwyklejszą energię na loty, cukry proste, żeby w nocy one się nie wyziębiły. I to wspomagamy, ale to też normalne, nie jakieś tam pełne dawki, 50% dawki zupełności im wystarczy. Proszę kolegów, w tym okresie czasu, co już podaliśmy, powiedzmy, zrobiliśmy badanie kału, wiemy, czy gołębie są chore, czy nie. Jeśli odrobaczyliśmy je, wiemy, że są przygotowane już do głównego pierzenia, albo też do wdowce. Wdowcom musimy dać wychować chociaż po jednym młodym, nie po dwa, ale po jednym i karmiąc najlepszymi, najmocniejszymi karmami w tym okresie. Po jednym młódku w zupełności im wystarczy. Czy tą samą karmę dla wdowców podajemy, czy dla innych gołębi to samo? To znaczy się tam, gdzie jest więcej białka więcej białka, wiadomo, że rozród wiąże się z wychowem młodych. Młode rosną, wiadomo, że wtedy trzeba wspomóc je białkiem. Białko mamy w postaci do około 70% białka jest w siarze. O, tutaj, pierzenie. Siara rozród. Aha, rozród. Przepraszam. Siara rozród. Musicie pamiętać, to jest prawie 70% czystego białka. I młode wtedy rosną jak się należy. Mówimy o późnym lęgu. Zaczynamy ten okres, powiedzmy, głównego pierzenia. I teraz badania wykazały w laboratorium, badania kału, wymazy, wykazały nam, że coś tam się dzieje z organizmami. Wiadomo, że w takich sytuacjach podbramkowych musimy podać antybiotyk. Musimy podać leki, jakie nam lekarz wskaże. Antybiogram ten właśnie. Tak, ale laboratorium daje antybiogram, na podstawie którego lekarz powie, no tak, tych antybiotyków nie wolno stosować, ale ten możemy stosować śmiało przez tyle i tyle dni. I zawsze musimy pamiętać, że do antybiotyku, który niszczy, powiedzmy, te złe bakterie, ale on też niszczy całą florę bakteryjną, tą pozytywną. I natychmiast musimy to odbudować, tą florę bakteryjną. I takim panaceum na to to jest probiok. Probiok możemy podawać na karmę. Są tu żywe kultury Lactobacilliusa. Jest tutaj
ileś kwasów organicznych, zakwaszaczy, także ten antybiotyk aż takiej krzywdy tam nie wyrządzi, takie uspustoszenia w przewodzie pokarmowym. Czyli dawkę stosujemy taką, jaka jest podana przez producenta? Tak. Tu już nie ma, zlituj się po sezonie pełne dawki, tak jak zaleca producent, a w tym wypadku moja firma. Wspomagamy w pierzeniu siarą na pierzenie. Jest to cały zestaw ziół dodany do mocnego białka plus metionina. Bardzo to wspomaga pierzenie, ale też nie szaleć. Nie można podawać tego dzień w dzień, wystarczy 2-3 razy w tygodniu wspomagamy. 2-3 razy w tygodniu wspomagamy multivitaminą. Pamiętajmy, nie przesadzać z witaminami, z jakimiś tam dodatkami typu białko, energia. Proszę kolegów, wiadomo, że karmy musimy troszeczkę inne stosować w okresie lotów, jak i w okresie pierzenia. Wiadomo, że w karmach pierzeniowych, tam gdzie gołąb musi być mocne pióra, dodajemy do tych karm świeżej trochę pszenicy, to nie przesadzać. Myślę, że to nie więcej jak 20% składu. Tam gdzie pszenicy, jeśli w karmie jest powiedzmy 20% pszenicy pierzeniowej, no to 10% do tego możemy dodać świeżej pszenicy, żeby nie więcej. Ona musi się odleżeć, musi z 30-35 dni musi się odleżeć, dopiero wtedy można podawać świeże zboże. Dzieje się coś dziwnego z układem pokarmowym i przewrażliwieni hodowcy patrzą, a gołąb kliknął bardziej rzadko, antybiotyk, lek. I tak panowie załatwiacie swoje stada no, w jakiś taki sposób, którego nie polecam. Wiadomo, że dobrze jest mieć pod ręką mieszankę nasion. Jest tam rzepa, grzepik, kanar, siemię, parę innych takich dodatków powodujących lepsze wypadanie piór, ale też te pióra nowe będą silniejsze z połyskiem. Jeśli puch, który ma chronić ciało przed ubytkiem temperatury, musi też być pięknie wykształcony. I musicie pamiętać, że każdy okres pierzenia to jest bardzo ważna sprawa, jak i każdy dzień, dnia, miesiąca pozostałego roku. Teraz wygrywamy następny sezon. Teraz przygotowujemy ich do mistrzostw oddziału, okręgu, mistrzostwa Polski w kategoriach. Bardzo ważny okres pierzenia. Musimy pamiętać, że nie codziennie, ale gołębie lubią świeże gryty. Tam, gdzie jest ten rocztań, to jest czerwona jak cegła, tam, gdzie są muszle, one mniej tego jedzą, powiedzmy, jak w rozrodzie, ale od czasu do czasu musi to dziurnąć. Musimy pamiętać, że muszą być świeże. Jeśli te gryty są zapylone, one nie będą żarły tego. Będą to omijać. Jeśli wsypiemy świeże, zobaczcie, świeży gryt wsypiemy, one od razu idą i sobie ładnie dziubią. W tej chwili mamy taki gryt miszung wieloskładnikowy, gdzie tam są dodane też różne drobne nasiona. Tam jest taki granulat wysokobiałkowy. Czyli wszystko to, co wspomaga okres pierzenia. Tak, i między innymi to jest też dodana lecytyna anyżowa. One bardzo chętnie to jedzą i ten miszung od nas, naszej firmy, musicie dawkować. To ma taką nazwę właśnie handlową u Was? Miszung? Jest to miks grytów z różnymi nasionami. Po 10 kg mamy konkurencyjne ceny na to, jest to bardzo dobre. Tylko ograniczać, bo zostawią jedzenia, to będą jadły. Takim to smakuje. Musicie o jednym jeszcze pamiętać. Do tych wszystkich grytów dodajemy najzwyklejsze te kostki gliniane. Chlebki, zwykłe chlebki. Kołacze. Tak, bardzo dobre są firmy Naturala. Różne testowaliśmy, ale żeby mieć zdrowe gołębie, Natural robi to porządne. Są różnych firm polskich, nie potrafię powiedzieć, czy one są dobre, czy złe, ale akurat tą rzecz stosujemy Naturala. Proszę kolegów, zrobiliśmy to odrobaczenie, zrobiliśmy badanie kału, przygotowaliśmy gołębie poprzez podanie im tych rzeczy, o których mówiłem, przygotowaliśmy ich do głównego pierzenia lub do wychowu późnych młodych.
Od razu po lotach, pamiętajcie, nie wolno dopuścić do lotu. Gołębie dorosłe, które są wycieńczone całym programem lotowym, muszą odpocząć. Dajcie im odpocząć ten tydzień. To jest takie minimum. One muszą odpocząć. Sparujecie, zobaczycie. Samice, siódmy dzień, wszystkie jak jedna zniosą po pięknym jajku na następne dwa dni. Drugie jajko i piękne młode. W przesilonych, z osłabionych gołębi wychowacie miernej wartości młodzież. A późne gołębie muszą być bardzo ładne, bo jest dobry okres. Mamy sierpień, są cieplejsze dni, lepiej wygrzane gołębniki i te młotki są bardzo ładne. Przypominam jeszcze, że po jednym młodym dać wychować wdowcom. Gołębie, które w rozrodzie w zasadzie zakończyły się loty, zakończył się rozród. Rozdzielamy partnerów aż do, mówię szczerze, do przyszłego roku. Jeśli natychmiast je rozdzielimy, natychmiast podejmiemy to, o czym powiedziałem, te profilaktyczne działania, zobaczycie, koniec października, początek listopada gołębie całkowicie będą wypierzone. Lśniące, piękne upierzenie będą miały. Wtedy, kiedy będą chować młode, to upierzenie będzie słabsze. W zasadzie nie mam więcej tu, koledzy, wam do powiedzenia, jeśli chodzi o opierzenie, ale tylko tak gwoli sprawiedliwości. Tu chciałbym zakończyć ten temat i przypominam o lotach młodych. O tym już kręciliśmy taki krótki film z kolegą Krzysztofem i musicie o jednym pamiętać, że te czołowe hodowle w Polsce, co bardzo dobrze latają w gołębiach młodych, to już mają po 12-15 lotów próbnych. Jakie odległości stosować, już to wcześniej mówiliśmy, po prostu samemu nie trenować, brać sobie tam jako kolegów, powiedzmy, z innych oddziałów, żeby poszerzyć linię lotu, z lotów takich próbnych, treningowych, goł musi się od razu nauczyć się odrywać od stada. I życzę wam, ażebyście zostali każdy, żeby zajął jak najwyższe miejsce, nie tylko w oddziale, w okręgu, ale w Polsce. Ja jeszcze mam tylko jedno pytanie odnośnie tych karm stosowanych w okresie pierzenia. Czy to są karmy, które nazwę handlową mają właśnie pierzeniowe, czy to się stosuje karmy, które nam gdzieś zostały, jakieś po sezonie możemy jakoś domieszkować specjalnie i wykorzystać? No bardzo, bardzo taka słuszna uwaga, bo generalnie trochę nam karm zostaje lotowych. Wiadomo, że pierzeniowe to są troszeczkę inne, ale do tych karm lotowych po prostu kupić sobie mieszankę nasion drobnych, gdzie jest tam właśnie rzepik, rzepak, siemię, kanar i trochę słonecznik z łuską, po sezonie z łuską podać, owies. Są to tłuszcze, które wspomagają niesamowicie pierzenie. Do tych karm lotowych dodać. Oczywiście można już je mieszać z karmami pierzeniowymi. My robimy dwie podstawowe karmy. Zwykłą pierzeniówkę i P22, gdzie jest nawet ponad więcej jak 22 składniki. Jest to mocna karma. W zasadzie gołębie takie wyeksploatowane w lotach, to ta karma, myślę, jest to takie minimum. I to są takie karmy, że jeżeli byśmy nawet domieszkowali do tych, które nam zostały po lotach, to też, że wykorzystamy, bo do czego zmierzam, się nie opłaca też zostawiać tych karm na przyszły sezon albo dłużej, po prostu one i tak stracą wartość przez rok, jeżeli będą otwarte. Natomiast tu możemy wykorzystać to, co nam zostało po sezonie lotowym, tak? Słuszna racja, to każdy tak postępuje, w zasadzie o tym nie mówiłem, bo to obligatoryjnie każdy wykorzystuje te karmy. Nie stosować jakichś takich prostych karm, nie przechodzić na sezon się skończył, no to teraz możemy dać pszenicę, jęczmień. Nie wolno tego robić. Po prostu sportowiec musi dostać, żeby robił wyniki, musi dostać wszystko to, co najlepsze. Nasza firma stara się zaopatrzyć kolegów w dobre produkty, w normalnych cenach. W większości przypadków nam się to udaje. Koledzy, życzę wam sukcesów w lotach gołębi młodych, no i żeby dorosłe tak się wypierzyły, żeby każdy z was bił się o mistrza Polski. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego poradnika.